Zbudowana na szczycie skał górujących nad wybrzeżem mieczy cytadela Candle Keep kryje w swoim wnętrzu najpełniejszą i chyba największą kolekcję pism w Faerûnie. Imponująca forteca, której władcy trzymają się z dala od intryg i spisków siejących spustoszenie w pozostałych zapomnianych krainach, jest prawdziwym domem dla jej mieszkańców. Siema internet, z tej strony szaman z ekipy Tajego Tne, po drugiej stronie kamery Bart, siemasz Bart. Siema. Zapraszam was na film o Candle Keep. Niektórzy mogą używać z rzadka spotykanej nazwy świecowa wieża. Ale bądźmy, ale bądźmy szczerzy, spójrzcie w oczy Piotrowi Frączewskiemu i powiedzcie świecowa wieża. Candle Keep, największa biblioteka zapomnianych krain, leżąca nad Morzem Mieczy, magiczna cytadela, jest miejscem kojarzonym przez każdego, kto grał w Baldur's Gate. Ale zapomnijcie o wypożyczaniu książek. Tu nie ma pani Jadzi czy Zosi, która będzie cię potem ścigać po całym Faerûnie, bo termin oddania wypożyczonej książki minął. Tu przychodzi się zdobywać wiedzę. Poza wszelkimi edyktami, które obowiązują w Candlekeep, najważniejsza jest jedna zasada. Ci, którzy niszczą wiedzę atramentem, ogniem lub mieczem, sami są niszczeni. Cytadela leży na wulkanicznej skale, gdzieś w połowie drogi między wrotami Baldura a chmurnymi szczytami. Nieco na lewo od traktu nabrzeżnego, od którego odbija lwi trakt prowadzący do niej. Otoczona jest wysokim murem, będącym niemal podwyższeniem stromego urwiska nad Morzem Mieczy. Mur wzmocniony jest kilkoma wieżami ustawionymi co kilkadziesiąt metrów, więc zapomnij o schowaniu się w martwym punkcie, bo kusznik ci i tak cię zdejmie. Cytadela widoczna jest z daleka. Wydaje się, że ząb czasu jej nie zaszkodził, więc drogie panie, musicie poznać ten sekret. Możecie zaoszczędzić na kremach antyzmarszczkowych. W każdym razie, ten kto miał szczęście przyjrzeć się twierdzy z pewnej wysokości z powodu jej kształtu i liczby wież, może powiedzieć, że z daleka wygląda jak tort ze zbyt dużą ilością świeczek. Niektórzy wierzą, że cytadelę założył mędrzec i prorok, Alaundo. Tak, ten sam, który przepowiedział m.in. śmierć Bala czy czasy kłopotów. Wybudować miał ją wokół samotnej wieży. Ale to bzdura. Candle Keep zostało wzniesione ponad 200 lat przed narodzeniem się Alaundo, mniej więcej w roku 200 przed rachubą Dolin. Alaundo zaś narodził się jakiś czas po rachubie Dolin, zaś do Candle Keep przybył w roku 75. W każdym razie Alaundo tam odkrył wiele starodawnych tekstów, które zdążono tam już zebrać i na ich podstawie stworzył swoje przepowiednie. Miał tu umrzeć i co się działo później z tym miejscem, nie mamy zielonego pojęcia. No dobra, powoli. Alaundo przepowiedział też własną śmierć w roku 76, czyli rok po przybyciu. Przez kolejne 6 lat od momentu jak wyciągnął kopyta, wszystkie jego proroctwa się sprawdzały, co wprawiło tutejszych mnichów w zdumienie. Do tego stopnia, że zaczęli oni odśpiewywać niekończący się zaśpiew. Od tamtego momentu nieustannie 24 godziny na dobę, 10 dni w 10 dniu, 365 dni w roku, niezależnie od pogody, święta, saraczki i samopoczucia, cztery mnisi spośród zdeklarowanych, bo tak się nazywają tutejsi mnisi, odśpiewują niekończący się zaśpiew. Oczywiście zmieniają się. Śpiewom przewodzi kantor, zaś trzej pozostali mnisi to trzy głosy. Głos południa, głos północy i głos wschodu. Wszystko dlatego, że przepowiednie dotyczy Faerûnu, który znajduje się we wszystkich trzech tych kierunkach od Candle Keep. Na zachód mamy Morze Mieczy, za którym jest już inny kontynent, Mastika. Obecnie funkcję kantora sprawuje będący tarczowym krasnoludem w średnim wieku kapłan Milila, zwany Benedora Stoneforge. Tak w ogóle, zachodnie mury i wieże Candle Keep nieustannie bombardowane są morską brydzą, do tego cały czas unosi się tam mgła. W związku z tym w zimie skuwa je lód i to do tego stopnia, że z zachodnich wież trzeba wydupiać, bo piździ tam niemiłosiernie. W każdym razie, nie wiemy co się działo do roku 1181, gdy w tym roku grupa magów z Kalimszanu napadła na Candle Keep. Nie udało im się dostać do środka, ale rok później ponowili próbę i też się nie udało. Jednak za drugim podejściem udało im się zabić Milrim, srebrną smoczycę, która za karę miała strzec tego miejsca. W roku 1385 agenci Sarevoka Anshiva, jednego z pomiotów Bala, zinfiltrowali to miejsce razem z sobowtórniakami. Oprócz tego w Candle Keep starł się Malik el-Sami, wybrańca Cyrika, noszący tytuł Serafina Kłamstw, ze znaną z noweli Morze Piasków agentką harfiarzy o imieniu Rucha. Malik starał się skraść twierdzę świętą dla wyznawców Boga Kłamstw księgę Cyrinishad. Rucha próbowała mu to uniemożliwić.
i udało się jej. Później znowu jakiś czas się nic nie działo, aż do momentu, gdy kult Asmodeusza pod wodzą wybrańca Asmodeusza przedostał się do Kendlki, próbując zdezaktywować kilka zaklęć strzegących tego miejsca. Celem kultu było pozyskanie potężnego zwoju, który kiedyś stworzył sam Asmodeusz i który został ukryty w murach Kendlki przez samą Mystrę. W Kendlki przetrzymywane są graniastosłupowe klejnoty, w których za pomocą magii zamknięto głos Alaundo, a raczej nagranie jego przepowiedni, krótko po tym, jak zaczął on je wygłaszać. Przetrzymywane są w skarbcu pod Kendlkeep. Tylko strażnik tomów i pierwszy czytacz potrafią nakłonić klejnoty do wypowiadania przepowiedni. Każdy klejnot zawiera jedną przepowiednię, zaś każda przepowiednia wypowiadana jest w starodawnym, przestarzałym wspólnym, którego nie da się zrozumieć bez pomocy magii. Tyle jeśli chodzi o historię Kendlkeep. Czas przejść do zabezpieczeń twierdzy przed rabusiami. Jeśli komuś zachciałoby się szturmować twierdzę od frontu, powinien wiedzieć, że będzie mieć do pokonania podwójne wrota. Nawet jeśli uda mu się w jakiś sposób sforsować pierwsze, będzie musiał przebić się przez drugie pod ostrzałem łuczników. W każdym razie, według Volos Guide to the Sword Coast z 1994 roku w Kendlkeep jest 60 zbrojnych strażników będących wyszkolonymi wojownikami, jednocześnie noszących status mnicha. Podzieleni są na 5 12-osobowych oddziałów. Na czele każdego z nich stoi jeden podoficer, przy czym czterej noszą tytuł strażnika i wraz ze swoimi ludźmi obserwują okolice z murów i patrolują cytadelę. Jeden zaś nosi tytuł strażnika bramy i wraz ze swoją dwunastką jest odpowiedzialny za obronę bramy głównej. W razie zagrożenia wszyscy zbiegają się i są wspierani przez pozostałych mnichów i uczonych, wśród których jest wielu czarodziejów. No, ale trzymamy się zbrojnych. Strażnik bramy też jest odpowiedzialny za opiekę i pilnowanie gości. W 1492 roku funkcję strażnika bramy pełni ludzki arcymag Callan Strongbranch, ale to nie Sydko. Kendlkeep otoczony jest murem o 15 metrach grubości i 15 metrach wysokości, wzmocnionym wspomnianymi basztami i żelazem. Dodatkowo chronione jest również potężną magią, w tym metalem. Magia ta uniemożliwia na przykład jakąkolwiek teleportację do cytadeli, choć nie uniemożliwia teleportowania się z niej na zewnątrz. Uniemożliwia również rozpalenie ognia, większego niż ogień świecy czy lampy, choć wyłączone są z tego takie miejsca jak palenisko oraz dom wypoczynku. Ale do nich wrócimy później. W każdym razie uniemożliwiają rzucanie większości czarów niszczących, niemal każdego czaru wywołującego ogień oraz niszczą pleśń i zabijają wszelkie owady, które mogłyby zaszkodzić książkom, czyli szczególnie mole książkowe. Kurwa, lepsze niż Raid. No ale te zaklęcia ochronne uniemożliwiają również wlecenie do Kendlkeep zarówno za pomocą magii, jak i jeśli w drużynie macie, nie wiem, Arakokre, czy kupicie sobie Gryfa. To też się nie uda. Ale nie każde stworzenie latające nie ma możliwości dostania się do Kendlkeep. Sprawdziliśmy. Eddie dał radę wlecieć tam pod postacią wróbla, więc jak macie w drużynie cwanego maga, to też udowodni, że się da tam dostać. Ale mamy złą wiadomość dla łotrzyków, którzy już kombinują, jak tu się wzbogacić. Wszystkie księgi, zwoje i w ogóle wszystko, co uznawane jest za zbiory wiedzy Kendlkeep, jest magią strzeżone przed kradzieżą. Jak wyniesiesz jakąś księgę z biblioteki, to ta zniknie z twojego ekwipunku i pojawi się z powrotem w bibliotece. Przy czym, Bart sprawdził, można wyrywać pojedyncze strony i je wynieść, dopóki główną część księgi znajduje się w cytadeli. Omówienia! Ale jak ktoś was przyłapie na takim czynie, to łeb upierdoli przy samej dupie. Ale jeśli jesteście cwani i podzielicie księgę na części, to jedynie ta największa wróci do biblioteki. W takim razie każdy, kto jest cwany, już ma plany, że księgę można podrzeć na fragmenty, gdzie każdy fragment będzie jedną kartką, poza jednym stanowiącym dwie kartki. Wtedy tylko te dwie kartki wrócą do cytadeli. Ale powtórzę, takie rzeczy róbcie na własną odpowiedzialność, żeby potem jeden z drugim z płaczem nie przyleciał. No i wspomniany metal. Jeśli nie wiecie, czym są metale, udajcie się do filmu Barta o magii. Dzięki niemu osoba pełniąca funkcję strażnika tomów, będąc w dowolnym miejscu, może za pomocą komendy otoczyć cytadelę tarczą, przez którą nie przedrze się nic poza powietrzem i dźwiękiem. Tu już sam wam powiem, że zaklęcia, których efektem jest dźwięk, przechodzą. To znaczy, przychodzi efekt, jeśli zostanie wywołany przed tą tarczą, bo sama magia się nie przedostanie. Jest jeszcze jedna ochrona tego miejsca.
pod Candlekeep rozciągają się ogromne katakumby, które podobno, wcale nie podobno, sam tam wlazłem, łączą się z tunelem na zewnątrz. Z samej cytadeli do katakumb dostać się można za pomocą długich schodów, które doprowadzają nas do zakurzonych tuneli i pomieszczeń. Niektóre z nich znajdują się pod poziomem morza, są zalane, więc można tam trafić na różnego rodzaju stwory, na które nie chcielibyśmy normalnie trafić. I teraz można dodać 2 do 2, że skoro skała, na której stoi Candlekeep, jest skałą wulkaniczną, więc nie przepuszcza wody, w takim razie albo znajdują się tam niewielkie szczeliny, przez które woda się przedostała, co jest mało prawdopodobne, a po pierwsze dlatego, że w skałach wulkanicznych takie szczeliny nie występują, po drugie przez niewielkie szczeliny nie przedostałyby się wspomniane stwory, w takim razie musi znajdować się gdzieś podwodny tunel łączący katakumby z Morzem Mieczy. Jak Bob zrobi kurs z płetwonurka, to się dowiemy. No ale zostajmy przy tych katakumbach. Co znajduje się w katakumbach? Raz, że jak łatwo się domyślić, chowani tam są mnisi. 2, przetrzymywane tam są zwoje i księgi, do których nie powinni mieć dostęp odwiedzający. No i jak wspomniałem, katakumb strzeże duch srebrnej smoczycy Mirym. Normalnie powinien o niej powiedzieć Feanorek, ale materiał byłby zbyt krótki jak na jeden film. Pochodzi ona z leża nieopodal Brody Ulgotta, które od 2 roku rachuby dolin jej smocza rodzina używa jako swojej siedziby. Swego czasu zmieniła ona jednak miejsce swojej siedziby, zakładając leże gdzieś nieopodal Candlekeep. Było to tak dawno temu, że nikt nie wie, gdzie to jest, ale wiem, że Flor bada nadmorskie ślimaki tej okolicy, to jak się natknie przez przypadek na jakiś ślad, damy wam znać. W każdym razie Mirym postanowiła podczas polowania zaatakować Candlekeep. Czemu? Nie wiem, podobno srebrne smoki są dobre. No i w ramach polowania pożarła kilku mnichów i postanowiła z księgozbioru Candlekeep uczynić swój skarbiec, przy czym wiele ksiąg zniszczyła. W ramach kary potężny arcyczarownik Tord za pomocą magii związał ją z twierdzą i zmusił do strzeżenia jej przez 20 lat. Problem pojawił się, gdy po 15 latach zmarł i nikt nie umiał rozproszyć jego magii, żeby uwolnić smoczycę. Mirym się wściekła, ale nie mogła zaatakować Candlekeep, dlatego stała się bardziej bezwzględna w bronieniu biblioteki, zabijając intruzów bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia. No i po ponad 1000 lat od jej uwięzienia w roku 1181 rachuby dolin, czyli roku tarczowego drzewa, na cytadelę napadli czarodzieje z Kalimszanu. Dostali po ryju i napadli rok później, co też już wiecie. Też dostali po ryju, ale wtedy zginęła Mirym i wszyscy myśleli, że biedna smoczyca sobie odetchnie po śmierci. A tu taki chuj. Bo magia arcyczarownika Torta ją wskrzesiła jako smoka duchowego, który nadal musi strzec Candlekeep. O smokach duchowych sobie posłuchajcie w filmie Feanorka o nieumarłych smokach. Mirym stała się strasznie złośliwa. W każdym razie sprowadzono wielu czarodziejów, którzy mieli ją zniszczyć. Wielu mnichów zaś poświęciło swe życie, by sprowadzić ją do katakumb, gdzie ostatecznie zamieszkuje. Poza złośliwością jest niezmiernie pracowita. Raz, że nie ma nic innego do roboty. 2, że nie umarli i nie czują zmęczenia. A 3, że w swej złośliwości chce odpłacić się ludziom za los, który ją spotkał. A 4, bo liczy, że w końcu znajdzie się ktoś na tyle potężny, że da radę ją uwolnić. Nie jest to na rękę mnichom z Candlekeep, którzy pozbędą się potężnej obrończyni, więc prawdopodobnie nie będą pozwalali na takie próby. Mimo że jest niewidzialna, niektórzy dali radę dostrzec jej obecność. Czasem mignął w ciemności zarys potężnych smoczych szczęk. Czasem zajaśniały oczy, zaś jej obecność można wyczuć w powietrzu. Towarzyszy jej poczucie potężnych, destrukcyjnych czarów. Obecnie nie atakuje awanturników, jeśli nie są intruzami. Unika walki, chętna zaś stała się do rozmowy, ciekawa tego, co dzieje się w obecnych czasach w Fejrunie. Jeśli jednak przybywasz w złych zamiarach, zaatakujecie. I tak jak strażnik tomów, będąc w dowolnym miejscu, przywołać może tarczę ochronną wokół Candlekeep, tak może również przywołać Mirym do obrony przed najeźdźcami. Ta zaś potrafi przenikać ściany, a nawet przenosić się do innego wymiaru, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszyscy obrońcy Candlekeep pilnują, by każdy przebywający przestrzegał zasad, co do których przestrzegania zgadza się, przekraczając mury tego przybytku. A zasady to 1. Żadnych walk. Każdy spór rozstrzyga się przez dyskusję i debatę. Przemoc jest nietolerowana. 2. Żadnych kradzieży. Dotyczy wszystkiego, co w twierdzy się znajduje, nie tylko ksiąg i zwojów.
3. Żadnego kopiowania. Goście mogą sporządzać notatki podczas studiowania ksiąg, ale jeśli chcesz zrobić kopię całego dzieła, musisz zapłacić skrybom pracującym w domu introligatora. 4. Żadnego niszczenia, zaznaczania lub jakiegokolwiek modyfikowania pism znajdujących się w bibliotece. Nie dotyczy prywatnych zbiorów, które ktoś sobie może nawet w dupę wsadzić, ale jak coś jest częścią kolekcji Candlekeep, po prostu lepiej tego nie modyfikuj. No dobra, ale nim będziemy mieli jakiś regulamin do zaakceptowania, musimy najpierw do Candlekeep się dostać. A to wcale nie jest takie łatwe. To tak jak z małżeństwem, które jechało do filharmonii i nie mogło znaleźć drogi i się pytają jakiegoś dziadka po drodze: przepraszam, jak dostać się do filharmonii? A dziadek: trzeba dużo ćwiczyć. No, a jak dostać się do Candlekeep? No i tutaj wraz z kolejnymi edycjami zmieniał się zapis co do opłaty wejściowej. Kiedyś miała to być księga o wartości 10 tysięcy sztuk złota. Czyli mało komu opłacało się tam w ogóle wchodzić. Według informacji z Candlekeep Mysteries, aby wejść na teren twierdzy, trzeba strażnikowi bramy wręczyć pracę pisarską, czyli może być również zwój, jakiej nie ma jeszcze w bibliotece. Nie wiem, czy strażnik bramy ma jakiś spis, no ale chuj tam. Każdy, niezależnie od sytuacji, kto nie może takiego czegoś podarować, jest odsyłany sprzed olbrzymich podwójnych wrót Candlekeep. A poza tym, nie myśl, że jak masz armię ze sobą, to się strażnik bramy ugnie. Te wielkie, przekraczające trzykrotnie wzrost człowieka wrota wzmocnione są czarami i czarnym żelazem. Wrota są chronione magią uniemożliwiającą ich uszkodzenie. Na obu znajduje się symbol Candlekeep. W dzień jedna połówka jest lekko uchylona, żeby można było przejść. W nocy wrota są zamykane i nie ma opcji, żeby je otworzyć. No dobra, ale załóżmy, że chcesz na legalu wejść do twierdzy i pokazujesz jakąś księgę czy zwój. Wtedy pięciu kapłanów Deneira, boga skrybów, egzaminuje i dyskutuje nad tym, co przyniosłeś. I jak uznają, że to jakieś bezwartościowe gówno napisane na kolanie, albo że w ogóle co to jest za bezwartościowe gówno wcale nie napisane na kolanie, ale dalej bezwartościowe gówno, to cię odeślą w pizdu. A jak mają jakieś wątpliwości, to wysyłają posłańca do biblioteki, żeby ten spytał się tam odpowiedniego uczonego, czy to, co przyniosłeś, ma jakąkolwiek wartość, czy jednak jest gównem spisanym na kolanie. A biegacz wróci za jakiś czas i powie, że możesz wyjść. Albo że masz wypierdalać i nie zawracać więcej dupy gównem spisanym na kolanie. Czasem w wyjątkowych przypadkach strażnik bramy może zaakceptować księgę, która znajduje się już w Candlekeep, jeśli ta jest bardzo wartościowa, albo może to być pamiętnik podróżnika, jeśli ten przeżył wyjątkowe przygody, czy też na przykład coś napisanego przez jakiegoś znanego skrybę spoza biblioteki. Jak już w końcu wleziesz na teren Candlekeep, to fajnie jakbyś od razu wiedział, czego chcesz, bo czasu masz niewiele. Wchodzisz na 10 dni. Po wpuszczeniu otrzymujesz miano szukającego i możesz żądać, żeby towarzyszył ci podczas twojego pobytu któryś ze stałych mieszkańców biblioteki, których zwie się zaprzysiężonymi. Ma on dostęp do wszystkich zasobów biblioteki, poza tymi przetrzymywanymi w skarbcu, gdzie ukryte są najrzadsze i najbardziej niebezpieczne prace. Przy czym szukający mogą poprosić kogoś wyższej rangi, żeby im zapewnił dostęp do tych prac. No dobra, ale kto mieszka w Candlekeep? W sensie, ilu tam jest tych zaprzysiężonych i innych gamoni? Samych zaprzysiężonych są 300. Zapomnijcie więc o tym, co widzieliście w grze Baldur's Gate. Kiedyś ta biblioteka była wzorowana na tej z imienia Róży. Dzisiaj to coś zupełnie innego. Większość zaprzysiężonych to nisko levelowi pomocnicy, tacy nowicjusze, 3x P, czyli przynieś, podaj, pozamiataj. I tam jakieś inne obowiązki, że trzeba, nie wiem, latryny czyścić, że pranie rozwiesić i tak dalej. Sporo wśród nich również skrybów, którzy nic nie robią, tylko przepisują księgi i zwoje, więc jak weźmiecie staty typowego commonera, wobec nich to będzie gitara. Najważniejszy w Candlekeep jest strażnik tomów, albo strażnik woluminów, chociaż tomów lepiej brzmi. W 1372 roku był nim znany i lubiany, potężny czarodziej Ultraound. Dziś jest to arcymag Janussi, takie połączenie Janusza i Zanussiego. Przy czym nic o nim nie mogę na razie powiedzieć, bo nic o nim nie wiadomo. Zaraz po strażniku tomów jest pierwszy czytacz. Wszyscy gracze Baldur's Gate zapewne pamiętają pełniącego tę funkcję w 1372 roku Ted Torilla z jego słynnym "Jestem z ciebie dumny, tak jak byłby Gorion, jestem tego pewien". Dziś Ted Toril i Ultraund są świętej pamięci i pierwszym czytaczem jest smokowiec zwany żmijem książkowym, pochodzący od zielonego, czyli z natury złego smoka.
naprawdę nazywa się Skoda Wallanaster. Nie wiem, czy występuje w wersji kombi. Potem mamy wielkich czytaczy, ponieważ stanowią oni radę najstarszych spośród zaprzysiężonych. I tak jak mówiłem, kiedyś Candlekeep wzorowane było na bibliotece najprawdopodobniej z imienia Róży, gdzie mnisi byli wyznawcami Ogmy i Deneira, przypominali taki typowy męski zakon benedyktyński. Dziś to pomieszanie z poplątaniem pod kątem płci raz i wszystkiego, tak że Gorion prawdopodobnie się w grobie przewraca. To znaczy przewracałby się, gdyby miał grób, bo kanonicznie szczątki Goriona zostały pożarte przez Gula Koraxa. Koraks, myśleć, twoja dziś wyglądać bardzo smaczno. No dobra, ta ósemka wielkich czytaczy składa się z typowych erudytów, uczonych i utalentowanych magów. Każdy z nich jest ekspertem w jakiejś dziedzinie nauki. Na 1492 rok wśród nich występują Alai Alvenmor, człowiek i wyznawca Ogmy, specjalizujący się w boskości, więc jak chcecie go odgrywać, zapraszam do naszych filmów Religia, Typy Bóstw w D&D i Jak zabić Boga w D&D. Za nim kolejny smokowiec w Candlekeep, Alcrist, pochodzący od brązowego smoka, czyli też złego z natury, którego specjalizacją jest polityka, strategia wojskowa i posiada wiedzę o największych bitwach Torilu. Trzeci jest Daral Yashen, też człowiek oraz poeta, który jest mistrzem wiedzy o muzyce, poezji i literaturze. Teraz uwaga, trzymajcie się. Freminor Scrivenbark, niziołek lekkostopy specjalizujący się w historii, folklorze oraz obecnych i dawnych kulturach Torilu. Piąty jest Kazryn Niantani, też człowiek, znawca świata natury i niebiańskiej nawigacji, co może być rozumiane jako nieziemska nawigacja, więc tutaj może się jakaś wiedza o Spelljammerze przydać. Później mamy Tiflinga, kobitkę Silvire Sficas, będącą arcymagiem specjalizującą się w wiedzy o sferach i wielkim kole. O tym zrobimy film, bo temat arcyciekawy. Kolejny arcymag to Teles Achvost, człowiek, którego główną specjalizacją są magiczne przedmioty, klątwy i splot. O splocie dowiecie się w naszym filmie o magii oraz w filmie o mistrze. No i ostatni, Vzir Ak Gitzeraj, specjalizujący się we wszystkich rzeczach nienaturalnych, czyli aberracjach nieumarłych i odległych krainach. Pod nimi są mistrzowie czytacze, będący mi wielce uczonymi osobami. To właśnie spośród nich wybiera się wielkich czytaczy, przy czym nie wiem, czy bycie wielkim czytaczem jest dożywotnie. W każdym razie, dalej mamy osoby pełniące różne funkcje, jak choćby grupa wspomnianych śpiewających wybieranych spośród zaprzysiężonych, odśpiewujących nieskończony zaśpiew. Na ich czele stoi kantor lub wybrany przez niego zastępca. Na rok 1492 funkcję kantora pełni, jak już wspominałem, Benedora Stoneforge, krasnolud tarczowy. Strażnikiem bramy na 1492 rok jest Callan Strongbranch, ludzki arcymag. No dobra, skoro już wiemy, kto mieszka w Candlekeep, to warto byłoby wiedzieć, co poza tymi katakumbami możemy tu zastać. Jak już przeleziemy przez główną bramę, znajdziemy się na dziedzińcu powietrza, czyli dużym placu, po którego prawej i lewej stronie znajdują się budynki, zaś na drugim końcu są szmaragdowe wrota prowadzące do dalszej części biblioteki. Gdy wejdziemy na dziedziniec, po lewej stronie będziemy mieli łaźnie i saunę. Warto nie walić w bibliotece po długiej podróży i zmyć z siebie brudy szlaku. Poza tym, bądźmy szczerzy, po ostatnich walkach zapewne jesteście zestresowani, więc można skorzystać z długiej, odstresowującej kąpieli. Znajdują się tu podgrzewane baseny, można zaznać masażu lub skorzystać ze specjalnych pomieszczeń do sauny. Zaprzysiężeni lubią tu przebywać, żeby podyskutować. Potem dalej na lewo mamy kuźnie i stajnie. Zarządza nimi stary złoty krasnolud zwany Kryl Hammerbind, który wraz ze swymi uczniami podkuwa konie i inne wierzchowce, jeśli trzeba. W stajni można zostawić konia, kucyka, ale jest ona przystosowana również, żeby zaparkować tu gryfa, hipogryfa czy jakąś wywernę. Idąc dalej, miniemy świątynię Ogmy, Boga Mądrości, skromny kamienny budynek z dzwonnicą, gdzie dzwon wybija początek służby. Z jej gzymsów spoglądają w dół cztery wielkie kamienne gargulce, będące unieruchomionymi kamiennymi golemami. Jeśli zostaną wezwane do służby, wykorzystują piórko spadanie, lekko opadną na dziedziniec i oklepią ryj komu trzeba. Dozorcą świątyni jest kapłan pochodzący z Shu, czyli takich Hintorilu, Kate Tigersteel.
Jest typowym uczonym, choć nie zalicza się do zaprzysiężonych. Jednak jako jedna z niewielu osób spoza zaprzysiężonych ma prawo wchodzić do biblioteki bez zaprzysiężonego u boku. Następnie mamy dom odpoczynku. Trzypiętrowy barak, gdzie szukający mogą odpocząć i zostawić ekwipunek. Rustykalne pokoje podzielone są na te prywatne, jak i wspólne izby. Nie mylić tego miejsca z tawerną. Bardziej przypomina to coś w rodzaju hotelu. Cisza i spokój. Tego można tu zaznać po długiej podróży. Jak jesteś głośny, to cię stąd wyślę do paleniska. Przy czym nie bój się, to nazwa tutejszej tawerny, o której zaraz wam opowiem. W domu odpoczynku może przebywać naraz nawet 50 gości, a jak trzeba więcej miejsca, to tutejsi czarodzieje rzucą wspaniałą rezydencję Mordenkainena i utworzą międzywymiarowe miejsce. Pod domem odpoczynku znajduje się przedłużenie biblioteki zwane świetlikową piwnicą, przy czym słowo świetlik nie jest od małych okienek, tylko od robaczków świętojańskich. Piwnica ma 3 poziomy, z których każdy jest okrągły. Górne 2 zawierają spore kolekcje książek. 3 poziom to kuchnia i kwatery mieszkalne służby. No dobra, ale olać dom odpoczynku, bo następne jest palenisko. I teraz uwaga, skupcie się. Palenisko to jest właśnie ta gospoda Candlekeep, w której gościł nasz stary, gruby, poczciwy Winthrop ze swoim niezapomnianym: moja oberża jest czysta, jak tyłeczek elfiej panny. Z zewnątrz wygląda jak skromna tawerna o mocnej konstrukcji. 2 niewielkie okna po obu stronach drzwi lśnią ciepłym blaskiem. Przybytek wygląda na nieduży. Po przejściu przez drzwi wygląda na 3-krotnie większy niż się wydawało. Wszystko dlatego, że po przejściu przez drzwi przenosimy się do pozawymiarowej lokacji, którą stworzyli wyznawcy Gonda. O Gondzie Bart nagrał film. Warto obejrzeć. Z sufitu nad szynkwasem lśni urządzenie zegarowe zawieszone w kuli o średnicy 60 cm. Zaprzysiężeni nazywają je geometrycznym wzmacniaczem. Jest to źródło magii wymagane, by utrzymać integralność powiększonego miejsca. Na ścianie znajduje się menu i lista trunków. Przy barze może zasiąść aż 20 osób, choć goście mogą zasiąść przy jednym z wielu okrągłych stołów albo na ławach. Po środku pomieszczenia znajduje się palenisko, a wokół niego tuzin wygodnych krzeseł. We wszystkich ścianach znajdują się drzwi prowadzące do pozasferowych pokoi, więc nie można ich zobaczyć z zewnątrz budynku. Każde pomieszczenie pozasferowe ma 9 m² i jest albo pokojem, albo znajduje się w nim ołtarz do Deneira, boga skrybów, Gonda, boga wynalazców, lub Milila, boga poezji i śpiewów. Do ołtarzy można sobie od tak wejść, ale żeby nająć pokój, trzeba mieć klucz. A za pokój się płaci 5 sztuk złota za dobę. No dobra, zostawmy palenisko i ostatni po lewej stronie jest dom introligatora. To tutaj można zamówić kopię księgi lub zwoju z biblioteki. Zawsze kopiują oni cały tekst, by uszanować jego autora. Skopiowanie i oprawa typowej książki kosztuje 100 sztuk złota albo 2 razy tyle, jeśli ma być przetłumaczona. Stworzenie kopii trwa 2 tygodnie, a czasem miesiące w przypadku większych tomów. Zapłacić trzeba z góry. Przy czym, żeby odebrać gotową pracę, nie trzeba znowu wchodzić przez bramę, tylko można w umówionym terminie pod bramą główną ją odebrać. Jeśli chodzi o kopiowanie ksiąg zawierających czary, to koszt wynosi 50 sztuk złota za każdy poziom każdego czaru w niej. Dla przykładu, księga z 2 czarami 3 poziomu, 4 drugiego poziomu i 6 pierwszego poziomu, czyli 20 poziomów łącznie, kosztuje 1000 sztuk złota. Każdego roku Candlekeep wydaje również niewielką księgę przypieczętowaną symbolem Candlekeep i podpisaną zaprzysiężenie z Candlekeep. Zawiera krótkie eseje, zapisy i fragmenty większych dzieł na przeróżne tematy, więc nie zdziwcie się, jak natraficie tam na coś o ogrodnictwie, kamieniach szlachetnych i odległych ludach, czy na przykład klątwach. Sprzedawane są zarówno tutaj w twierdzy, jak i w wielu miastach. Kosztują między 50 a 100 sztuk złota za egzemplarz. Wiele osób skupuje ich w większej ilości, by odsprzedać je później z zyskiem. Zostawmy tą lewą stronę dziedzińca powietrza i przyjrzyjmy się, co mamy po prawej. Po prawej stronie mijamy filary nauki, będące tak naprawdę niewielkimi wieżami o różnej wielkości, postawionymi jedna obok drugiej. Znajdują się za niewielkim murkiem oddzielającym je od reszty dziedzińca. Tutaj szukający studiują księgi, przeprowadzają swoje badania i tak dalej, i tak dalej. Każda z wież zawiera prywatne komnaty, dostępne po ówczesnej rezerwacji. I na każdą z komnat nałożono wiecznie trwający czar cisza, żeby można było tam sobie w ciszy poczytać.
Tutaj udaje się większość szukających i tutaj też szukający mogą poprosić przydzielonych im zaprzysiężonych o sprowadzenie księgi z głównej biblioteki i tutaj też tę księgę zdają. Kolejny budynek po prawej to, uwaga, trzymajcie się mocno, moda i sukiennictwo erudytów. Tutaj szukający i zaprzysiężeni mogą kupić nowe szaty albo wymienić na inne, nowsze za dopłatą. W roku 1492 budynkiem zarządza Feldmar Bisset III. Jak ktoś w tym imieniu i nazwisku doszukuje się nazw związanych z zegarkami, to ma rację, bo Feldmar to sklep z zegarkami w Los Angeles, a Bisset to marka szwajcarskich zegarków. W każdym razie Feldmar Bisset III jest ludziem, akolitem Gonda, mistrzem krawieckim i hobbystą hodowania serów. No się kurwa tak nie patrzy, nie ja to wymyślałem. W każdym razie Feldmar Bisset III, człowiek, akolita Gonda, mistrz krawiecki i hobbysta hodowania serów, wraz ze swoją rodziną prowadzi tutaj ten sklep, gdzie pilnują, by każdy był odpowiednio i modnie ubrany. Zaraz obok jego pracowni znajduje się atrium, gdzie Feldmar hoduje jedwabniki i zbiera ich kokony, żeby mieć z czego robić ubrania. Może ty się jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników? No dobra. To tyle, jeśli chodzi o dziedziniec powietrza. Po drugiej stronie od bramy głównej znajdują się szmaragdowe wrota, przez które większość ludzi nie przejdzie nigdy. Są głównym punktem dostania się na dziedziniec wewnętrzny, gdzie znajduje się główna biblioteka złożona z dziesiątek wież różnej wielkości połączonych ze sobą. Drzwi mają 4,5 metra i są zbudowane z prześwitującego ciemnozielonego kamienia świecącego wewnętrznym światłem. Rzucono na nie czar zamek i są wzmocnione czarem uniemożliwiającym ich uszkodzenie. Strzeże ich będący magiem strażnik szmaragdowej bramy, który nie opuszcza tego miejsca, witając nowo przybyłych, szukających i mówiąc im delikatnie, że mają iść w pizdu od bramy, bo i tak ich nie przepuści. Chyba że mają oni specjalne pozwolenie, dyspensę od strażnika tomów, pierwszego czytacza albo któregoś z wielkich czytaczy. Przy czym musi on otrzymać podpisany i zapieczętowany list wstępu. Pieczęć i wosk muszą być nienaruszone, gdy list jest pokazywany strażnikowi szmaragdowej bramy, a ten otwiera go i weryfikuje jego autentyczność. Jeśli wszystko gra, strażnik szmaragdowej bramy oddaje list i przepuszcza przez bramę. Jeśli nie jest inaczej zaznaczone w liście, list upoważnia do przebywania na wewnętrznym dziedzińcu przez 10 dni, gdzie posiadający go może przechodzić przez bramę do woli, w tym czasie w obie strony. Jeśli list okaże się podrabiany, ten kto go posiada na zawsze będzie miał zabroniony wstęp na wewnętrzny dziedziniec. Na wewnętrznym dziedzińcu znajduje się las wież będących biblioteką, mnóstwo tu niewidzialnych i ukrytych drzwi, wiele międzywymiarowych pomieszczeń. Zaprzysiężeni nie znają nawet ich wszystkich i kilkoro drzwi i pozawymiarowych pomieszczeń istnieje tu bez ich wiedzy. W środku mogą znajdować się cenne księgi, zwoje i magiczne przedmioty, które ci chcieliby znaleźć. Najważniejsza jest jednak wielka biblioteka. To tutaj znajdują się dzieła zebrane w Candlekeep. Wśród tych ogromnych wież, potężnych ścian skatalogowano największą wiedzę Torilu. Ogarnięcie jej przez jedną osobę jest niemożliwe, nawet jeśli miałaby nieskończenie wiele czasu. Niektóre z wież biblioteki zbudowano z materiałów innych niż kamień, jak choćby z piekielnego żelaza, czy z kości dawno umarłych ogromnych czerwonych smoków. Osoby nie będące zaprzysiężonymi bardzo rzadko mogą wejść do wielkiej biblioteki, jednakże niektórzy uznani za wyjątkowe talenty mogą otrzymać wspomniane listy polecające. Te indywidua mogą poprosić o pomoc zaprzysiężonego podczas przeszukiwania zbiorów Candlekeep. Warto skorzystać z takiego przewodnika, ponieważ biblioteka jest labiryntem mnóstwa korytarzy i pomieszczeń. Zaprzysiężeni korzystają z latających dysków, żeby sięgnąć księg i zwojów z najwyższych półek. Najwyższe z komnat rozświetlone są światłami odbijanymi przez sprytnie zamontowane lustra. W nocy zaś świeci się tutaj czar nieskończonego płomienia. No i do pomocy zaprzysiężeni mają około 13 modronów, które uciekły Mechanusowi. Pomagają one katalogować i układać księgi. Najwyższym i najlepiej chronionym miejscem w Candlekeep jest Bastion Egzaltacji. Jest cytadelą znajdującą się na samym środku, z której szczytu można sięgnąć wzrokiem we wszystkich kierunkach. Tutaj mieszkają i żyją zaprzysiężeni, zaś goście nie mają tu wstępu. Chyba że zapłacą jakąś ogromną sumę pieniędzy na Candlekeep lub wyświadczą zaprzysiężonym jakąś niesamowicie ważną przysługę. Wtedy gość może otrzymać pokój, choć otrzyma również instrukcję, żeby nie szlajał się po korytarzach bez przewodnika, bo wryja. Korytarze bastionu prowadzą do wszystkich pomieszczeń. Kuchni, jadalni, piekarni, ołtarzy, pracowni, biur, pomieszczeń, nauki, skryptoriów i dormitoriów.
o świcie dzwon oznajmia rozpoczęcie dnia, w południe i wieczorem wzywa na jedzonko. Podczas tych dzwonów zmienia się również warta przy szmaragdowych wrotach i bramie głównej. To wszystko, co wiemy o Candle Keep. Dzięki za oglądanie tego filmu. I pamiętajcie, wśród tych ścian zamknięto całe oceany wiedzy.